Hej i Jimmy Tenor. Za chwilę oryginalny, muzyczny, polsko-fiński eksperyment. Niezwykłe zestawienie stylów oraz różnorodnych brzmień elektronicznych i akustycznych. Witam serdecznie. Paweł Krawczyk, zespół Hej. Zespół Hej to sprawdzona marka na polskim rynku muzycznym. Znakomite kompozycje opatrzone poruszającymi i szczerymi tekstami Katarzyny Nosowskiej sprawiły, że Hej jest jedną z najlepszych polskich formacji rockowych. Muzyka generalnie zawsze łączy, zawsze jeden muzyk potrafi się dogadać z drugim, potrafią przeważnie stworzyć jakieś wspólne dzieło, nawet jeżeli ich muzyka, którą tworzą na co dzień, jest diametralnie różna i często bardzo odległa muzycznie, kulturowo. Zespół otrzymał najwięcej nominacji i nagród polskiego środowiska muzycznego. 69 nominacji do Fryderyków. Nominowany także do MTV Europe Music Awards. Jeśli chodzi o spotkanie z Jimmy Tenorem podczas wspólnego wykonania, to spodziewam się, że dojdzie do swego rodzaju synergii, czyli sytuacji, w której 1 plus 1 daje 3. Jimmy Tenor jest bardzo ciekawym, nietuzinkowym, właściwie nieprzewidywalnym artystą. Jestem bardzo ciekawy, jak potoczy się współpraca właśnie z nim. Jimmy Tenor, człowiek klasa, sama w sobie. Ci, którzy znają, wiedzą, o czym mówię. Ci, którzy nie znają, polecam. Jimmy Tenor to fiński kompozytor, multiinstrumentalista, eksperymentator, projektant mody. Ikona nowych brzmień new jazzu i funku. Prekursor gatunku. Będzie fajnie. Zagramy jedną piosenkę z polskim zespołem Hej. To będzie zakręcone. Przygotujemy naszą własną wersję i wokalistka ją z nami zaśpiewa. Nazywany przez niektórych Andy Warholem sceny muzycznej. Uważany przez krytyków i publiczność za muzyczne, cudowne dziecko. Nie wiem, jak przetransformuje się na nasz afrobeat, ale zobaczymy. Powinno być wesoło. Temat piosenki jest uniwersalny, więc powinno być ok. Nie mogę się już doczekać. Co jeszcze? Może zagram jakąś piosenkę na koniec. Wszyscy jesteśmy jednością. Wszyscy jesteśmy jednością. Wszyscy jesteśmy jednością. Wszyscy jesteśmy jednością. Polsko, bądźcie gotowi. Europejski Stadion Kultury 2013.